Witam wszystkich na moim kanale Raptor 10111. Dzisiaj wam pokażę legendarną grę, która wróciła do mnie po 10 latach. Ale zanim ją pokażę i zobaczycie, co to za gra, to pokażę wam jeszcze wcześniej dwie gry, które udało mi się zdobyć. Jest to gra, już ma swoje lata, gra, która nazywa się 24 godziny, czyli 24 The Game. No, okładkę akurat mam po francusku, ale w środku jest gra po angielsku z polskimi napisami. Jest to gra na podstawie serialu 24 godziny, który był kiedyś bardzo znany. I gra ogólnie jest sensacyjna, robi tu się różne wiele rzeczy. Są pościgi, jest dużo strzelania, jest rozbrajanie bomb, jest dużo jakichś tam zagadek logicznych. Gra się wieloma postaciami, coś jak teraz w Detroit. Gra ma jedno zakończenie, jest jedna treść, ale jest bardzo wciągająca, pełna akcji i ma bardzo dużo napięcia. W sumie od początku aż do końca, no, trzeba mieć się tu na baczności, żeby czegoś, że tak powiem, nie spartolić. Kolejna gra, która przyszła do mnie, jest to gra Turok. W sumie nie przyszła, tylko kupiłem ją na mieście w jednym z lombardów. Gra polega na tym, że tutaj ci żołnierze chcą przechwycić jednego terrorystę, który oczywiście mieszka na innej planecie, bo to jest gra fantastyczna. No i gdy tam docierają, okazuje się, że tą planetę zamieszkują dinozaury. Oprócz tego jest tam wróg i jest tu taka bardzo wielka, ogromna rzeźnia. Gra jest bardzo trudna, nie ma poziomu łatwego i no, osobiście nie lubię strzelanek. Kupiłem tą grę tylko dla dinozaurów, tak jak Dino Crisis na PlayStation 1, czy tak samo miałem kiedyś Jurassic World Lego na PlayStation 4. No i teraz przechodzimy do sedna sprawy, czyli do gry, która wróciła do mnie po 10 latach, a ta gra została wyprodukowana w roku oczywiście 2008. Jest to gra The Eye of Judgment. Jest to gra strategiczna, karciana, turowa. No i w sumie elektroniczna, bo też jest na konsolę, mimo że gra się nią prawdziwymi kartami. Kiedyś jak miałem tą grę w latach 2008, bodajże 2011, to chodziłem do znajomych, przeważnie przychodziłem do nich o 17-18 i wychodziłem prawie o 6 rano, bo graliśmy w nią całe noce, no i w sumie odsypialiśmy po tej grze w dzień. Obecnie mam ponad 210 kart, kiedyś miałem wszystkie 110 kart setu pierwszego, obecnie są sety 3. Udało mi się kupić i ściągnąć aktualizację, że mogę grać setami też drugim i trzecim, a więc wszystkimi kartami. Karty mam z Polski, z Włoch, z Holandii i z Kanady. Teraz pokażę wam intro, kawałek, jak wygląda intro tej gry. Tutaj jest mata, na której się rozkłada karty, na której się gra. Jest kamerka do PlayStation 3, dzięki której ona wczytuje karty i rozgrywka całej gry jest pokazana na telewizorze. Walki, powstawanie potworów i oczywiście używanie czarów, czyli to, co niektórzy chłopcy lubią najbardziej w grach. Jest to trochę gra strategiczna, trochę RPG, bo też można swoje postacie ulepszać za pomocą różnych czarów, umiejętności. Tutaj każdy... O, czekajcie. To jest to, co wiele osób oglądało 10 lat temu na konsolach Sony PlayStation 3. Grafika do dziś robi mega wrażenie. Świetne są efekty dźwiękowe, świetna muzyka. A to jest pokazany urywek rozgrywki. Czyli są postacie, które walczą między sobą w jakimś tam świecie fantazy. Nagle jest pokazana plansza i się okazuje, że tak naprawdę dwóch magów walczy między sobą, grając w grę w karty. Dobra, przechodzimy do sedna sprawy. Pokażę wam kawałek rozgrywki. O, to wiele moich znajomych oszaleje na punkcie tej gry. Już niektórzy oszaleli, jak zobaczyli.
A tu rzeczywiście widzicie takie znaczki, trzy niebieskie. 1, 2, 3 oznacza to, że wszystkie trzy sety mam grywalne. No, łączymy gracz kontra gracz. Włączę ustawienia, na których gram zawsze ze znajomymi. Takie ustawienia preferuję. Czyli wszystko jest losowe. Efekty oczywiście specjalne są włączone. Czyli jest to mata nagrana przez kamerkę. Tu mamy żywioły, lasy, ognie, wody tu wylosowało, ziemię. Każdy losuje po 5 kart. Tu jest pokazane pierwsza tura. To świeci, czyli ten gracz ma ruch, wylosowało pierwszy gracz czerwony. Gracz pierwszy 25 kart będzie ciągnął do końca gry. Gdy to się skończy, a ma ciągnąć kartę, przegrywa. Tamten gracz wygrywa grę. 5 kart musi mieć obecnie na ręce. Tu jest ile kart zużył lub zginęło mu. Kłódka oznacza, że nie można używać kart maszyn, dopiero jak się odblokuje można maszyny dawać tutaj. Karty mają swoje żywioły, czyli najlepiej postać z ognia dać na ogień. Ona wtedy dostaje 2 życia. Tak samo jest ze wszystkimi, oprócz z maszynami. Jeśli da się na przykład odwrotny żywioł, ogień na wodę, nie wiem, ziemię na las, to wtedy 4 życia odejmuje danej postaci. Tutaj jest wszystko to samo. Można rozpocząć grę, zobaczycie mniej więcej jak to wygląda. Gra ma bardzo proste zasady. Grę można wygrać na 2 sposoby. Pierwszy, najważniejszy sposób jest mieć 5 swoich postaci na planszy, które przeżyją. Drugi sposób, wiadomo, jak już mówiłem wcześniej, gdy liczba spadnie do zera, nie wolno ciągnąć kart, a gracz musi pociągnąć kartę, przegrywa, wygrywa kolejny gracz. No i teraz pierwszy gracz ma 2 many, ciągniemy po 5 kart. No tutaj ja kartę wam pokażę. Jeszcze po jednej, dobra. I teraz te karty tutaj, to są karty takie akcji. Koniec tury, akcja, czyli daną postacią możemy zaatakować inną postać, gdy ona już tu stoi. Status oznacza pokazanie umiejętności i pól obszarów, gdzie są tutaj, a anulacja anuluje tą kartę i można grać dalej. Pierwszy gracz zróbmy tak, że może na przykład wykona koniec tury, to się robi tak. Pokazujemy kartę komarca. Albo... No, rzuciłem ją na planszę, od razu wczytało koniec tury. Gracz drugi ciągnie kartę. Taki czołg. Co to oznacza? Szare. Jest maszyn. 4 punkty, żeby go dać na planszę. 4 punkty, żeby go obrócić lub zaatakować wroga, gdy jest na planszy. Ma 5 żyć, 3 ataku, nazwa, numer karty. Atakuje on jedno pole do przodu, jedno w prawo. Obronę ma do góry i w prawo. Ma tu kontratak. Jeśli ktoś go tu zaatakuje, to on automatycznie robi kontratak. A literka B oznacza, ma słaby punkt. Kto go tu zaatakuje, zabierze mu jedno życie. Więcej. Czyli jak ktoś ma jedno życie i go zaatakuje tu, jeden atak, przepraszam, to zabierze mu tak naprawdę 2 życia. To może użyjmy jakiejś karty. Co to jest? A bo czekajcie, dam koniec tury, bo to na razie trochę lipne są te karty. Pokazuję, ciągnie kartę, dostaje 2 many. Koniec tury, przynajmniej nie traci many, a dostaje. No, dostaje manę i nie traci kartę. Dobra, użyjmy sobie jakiejś magicznej główki. On jest z ognia, damy go na ogień, na przykład gdzieś to tutaj. Mana release. Summon. Widzicie, efekty specjalne są super, grafika jest niesamowita. No, niektóre gry na PlayStation 4 no, niestety nie mają nawet takich efektów. Gracz drugi dostał katapultę.
O, tu pokazane jest. Katapulta omija jedno pole i strzela pole dalej, czyli o dwa pola. No teraz może zaatakujmy. A, ten strzela o dwa. Trochę lipa. Mamy trzy. O! Katapultą można zaatakować te głowy. Czyli on jest z ziemi, daje go na ziemi, atakuje dwa pola. Czyli... no można rzec, wylosowałem idealnie. I straciły dwa życia. Głowa atakuje jedno pole do przodu, czyli nie ma kontrataku. Wszystkie współczynniki postaci są też tu napisane. Ilość żyć, ilość ataku, jaki żywioł, koszt dania karty na planszę, koszt ataku, czyli jak tu dam kartę ataku, ona znowu zaatakuje za jeden punkt. Koszt obrotu 90 stopni. To oznacza, że tu jest ziemia na tym polu, a pod ziemią jest ogień. Czyli jak ktoś ma czar obrócenie pola, to tu się pojawi ogień. Tutaj jest ogień, a pod spodem jest woda. Zasady są banalne. Gracz ciągnie kartę. Żołnierz. Może jakiś... Czekaj. O, typ z wody. Damy go na wo. Dałem go na las. Zaatakuje katapultę. No, gracz pierwszy dostał umiejętność życzą mnie jedną kartę teraz więcej, ponieważ ci niebiescy nie są na wodzie. Każda z kart oprócz siły i ataku posiada swoje specjalne umiejętności. Te umiejętności są napisane przeważnie. Gracz pierwszy dostaje bombowiec, gracz drugi dostaje samuraja. Są umiejętności w różnych językach. Ja mam po angielsku i po włosku. Najlepiej sobie to przetłumaczyć, wydrukować każdemu graczowi taką kartkę. Stwory, to są numery kart. Każdy gracz może zobaczyć numer karty i przeczytać, co to oznacza. Jak się gra w grę, oczywiście specjalne oznaczenia, co to oznacza. I teraz gracz drugi robi. O, pokażę wam coś. Ten stwór atakuje wszystkie pola, ale my wybieramy, kogo atakuje. On jest ognia, damy go na ogień. I teraz, żeby wybrać, którą postać on ma zaatakować, bierzemy kartę akcji. I kartę akcji kładziemy na potwora, którego atakujemy. Pojawią się cele, takie białe pola, widzicie? Można zaatakować to lub to. I ten nasz ma jeden atak. I możemy zabić tego lub tego zranić. To może tego zrańmy. Dostał, dobra. Nie spudowali, czasem może. Niektóre karty mają umiejętności pudowania, uniku, szybkości. Także jest tu dużo ciekawych elementów. Kłódka się odblokowała. Można używać karty maszyn. Gracz pierwszy dostaje wieżę do obrony. A jeszcze wam pokażę, jak się używa niektórych czarów, na przykład. Co to jest? Za jeden punkt można pociągnąć dwie karty. Pokazujemy kamerce. Karty dajemy na tak zwany cmentarz. Tu, gdzie karty się zużyły. Każdy gracz ma swój cmentarz. Gra ciągnie dwie karty. Stworek. I
Tak, i atakuje dwa pola do przodu. Kreska jest prosta, czyli automatycznie on atakuje dwa pola do przodu. Dwie postacie, jeśli jest kreska przerywana, to gracz wybiera, czy tą postać atakuje, czy tą. No i teraz na przykład użyjmy, co to jest, tylko czy mi wystarczy punktów, 3 plus 1 jest 4, dobra, to daje więcej ataku, damy na katapultę, nie można użyć, aha, sorry, damy tutaj. Oni dostaną atak więcej w tej turze. Kończy mi się czas nagrywania, dlatego szybko mówię. Mam za mało pamięci tutaj. No i teraz robimy akcję i w tej turze atakujemy katapultę stworkami, które miały niby jeden życie, ale teraz życie daliśmy więcej ataku, mają 3 ataku.